teraz wiem, co było złe. Gdzie był błąd? Od pierwszych chwil musiałem grać, ale to nie byłem ja. Pomocy żadnej znikąd, żadnych szans, gdyby chociaż ktoś nam podał dłoń. Powinienem walczyć, nie rezygnować, łatwo tak pokonać siebie, obrócić ostatnią z kart. Więc teraz co? Gdzie jest sens? Życie z dnia na dzień, co każe mi z łóżka wstać, rozpocząć dzień. Tak bardzo chciałbym wypić los, by zmienić to. Napluć kłamcom prosto w twarz, gdzie oni są, gdzie teraz są. Powinienem walczyć, nie rezygnować, łatwo tak pokonać siebie, rzucić. Cóż mogę powiedzieć? Spotkała się grupa przyjaciół rok temu. Nie powstał projekt, który mnie totalnie zaskoczył i mam nadzieję, że zaskoczy także i naszą przyszłą publiczność. Jednak los śmieje się i daje to, co chce. Od zawsze kuchy na nasz ból. Dobrze bawi się i powoli czuję ja. Budzi we mnie się ten inny ja, ten nowy ja. Nie poznaję się, nie poddaję się. To są jak gdyby różne charaktery, różne temperamenty, no ale mamy podobne jakby zainteresowanie muzyczne. Generalnie na tym polega, żeby próbować znaleźć się w każdym muzyce, spróbować czegoś i próbować później przenieść to w taki sposób, żeby się nie ograniczać, tak? Żeby wdrażać w tą muzykę to, co jest z każdego elementu najlepsze, z każdej dziedziny. Powinienem walczyć, nie rezygnować, łatwo tak pokonać siebie, rzucić. Różne gatunki muzyczne, od muzyki poważnej po mocny rock, czy nawet country. Nawet graliśmy w pewnym momencie taki sam ten rock. Przynosi jakby w całościowo taki efekt, że w zasadzie łączą się te wszystkie style w jednym i możemy pokazać coś nowego. Urzekło mnie w tej muzyce wyrafinowanie kompozycyjne i to, że to jest po prostu dobrze zrobiona muzyka, w sensie, wiesz, jakby konstrukcji, tak? Dla mnie to ma znaczenie, bo ja w sumie bardzo z racji zawodu z bardzo wieloma rzeczami się stykam i ze światem klasyki, i ze światem jazzu, i alternatywy, i też muzyki współczesnej, więc w sumie może to zabrzmi nieskromnie, ale jestem w stanie docenić po prostu to, że coś jest. To naprawdę ma jakiś poważny potencjał i że jest dobrze zrobione.
Expressive z założenia jest kapelą, w której każdy ma coś do powiedzenia i w zasadzie to jest taką podstawą funkcjonowania od samego początku, już kilkanaście lat, jakby historii, która za każdym razem pozwalała muzykom realizować się, wnosić własne pomysły i to jest w tym wszystkim najważniejsze właśnie. Staramy się to utrzymać w każdym składzie, bo różni muzycy się już przewijali, ale każdy sobie właśnie szanował to, że może wnieść coś swojego. Przyjęliśmy sobie taką, to już taka zasada może niepisana, ale przed każdą próbą robimy coś w rodzaju dżemu. Nawet jak wyście przyjechali, to akurat żeśmy sobie tak tutaj pinkali. I właśnie, ponieważ nagrywamy wszystkie takie, wszystkie próby, wszystkie dżemy, to potem nagle się okazuje, że tam fajne rzeczy wyszły, które dopiero wychodzą przy przesłuchaniu tego wszystkiego. Wiele razy zastanawiałem się nad tym, czy od wielu lat się zastanawiam, skąd się biorą na przykład moje pomysły, bo nie chciałbym się wypowiadać za moich kolegów, kiedy mam inspirację. Natomiast w zasadzie do końca odpowiedzi nie znalazłem na to, skąd się to bierze. Wiem, jaki rodzaj muzyki lubię, jaki szanuję. Zresztą muzykę szanuję praktycznie każdą, jeśli ona jest naprawdę dobrze realizowana. Natomiast w tym momencie nie mam zielonego pojęcia, skąd się bierze moja inspiracja, z góry, czy to nie jest tak, że usłyszę jakiś kawałek i za chwilę komponuję coś w tym kierunku, że akurat lubię taką czy inną kapelę, to chciałbym grać tak, a nie inaczej. Expressive nie jest zespołem coverowym i tworzy typowo własny autorski materiał. Tak jak mówiłem wcześniej, no, chłopaki na pewno każdy ma jakieś swoje inspiracje, swoje zainteresowania. Ja jestem w granicach rocka, ogólnie pojętego rocka i tak tworzę. Czasem jest to bardzo smutne, czasem bardzo delikatne, a czasem jest to naprawdę ciężka muzyka. Jeszcze nie odnalazłem odpowiedzi na to pytanie, skąd się to bierze we mnie. Jest to pogranicze progresu, fusion i takiego nawet rocka symfonicznego. Mnie to zawsze pociągało i pasjonowało. Czyli rozbudowane formy, nie typu zwrotka, refren, solówka, zwrotka i koniec numeru, tylko że po prostu utwór o czymś opowiada. Ja szczerze mówiąc liczę, że w Polsce również są odbiorcy na taką muzykę. Oni są, tylko zespoły nie mają za bardzo szansy, nie ma mediów, które by promowały taką muzykę. Tak? No niestety tak to jest, że w tej chwili w Polsce jest jakiś kierunek ukierunkowany głównie na sprzedaż, tak? Nie na sztukę, tylko na biznes. Dlatego tak, myślimy o tym również, żeby próbować działać nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Stąd teksty polskie, teksty angielskie. Mamy wspólnie koncepcję, żeby uderzyć wysoko, bo czemu nie? Myślę, że mamy z czym, także kierunek zachód jak najbardziej.
nasza epka, mini epka praktycznie, bo to są trzy utwory, które po wielkich bojach zdecydowaliśmy się zmasterować i nagrać w profesjonalnym studio. Jest taką malutką próbką tego wszystkiego, co się będzie działo na albumie. Myślę, że czeka nas kolejna wewnętrzna wojna, które utwory wyrzucić, a które zostawić na tym albumie, który ma się ukazać na wiosnę. Ja mam taką nadzieję, że w trakcie koncertów, teraz tych jesiennych, zanim wejdziemy do studia na wiosnę, publiczność sama oceni, co chce mieć profesjonalnie zgrane i do podusi, do samochodu, na randkę. Słowem do wszystkiego, co człowiek może czynić z dobrą muzyką. No, utworów w ogóle jako pretendentów jest kilkadziesiąt. Na pewno jest w czym wybierać. Robimy je sukcesywnie. Chcemy później przesiać na koniec, żeby było z czego wybrać już na tą konkretną płytę, żeby sobie jakby nie dać szansę na to, żeby pokazać ludziom to najlepsze. My po prostu dajemy ludziom to najlepsze, co jesteśmy w stanie im dać i chyba tyle, bo to satysfakcja każdego muzyka jest wtedy, kiedy dociera do jak najszerszej rzeszy odbiorców z tym, co robi. Takie granie gdzieś tam po klubach, w domach ma swoje dobre strony, natomiast duże imprezy, duże festiwale to jest to, co pociąga. Kiedyś spróbowałem żyć bez muzyki, grając przez kilka lat, zrezygnowałem na jakiś czas, na bardzo krótko i nie wyobrażam sobie życia, żebym tego już po prostu nie robił. Myślę, że to mi będzie towarzyszyło do końca, obojętnie w jakiej formie. Dobrze bawi się i powoli czuję ja. Budzi we mnie się ten inny ja, ten nowy. Jeśli pytasz o to, gdzie wyobrażałbym sobie nasze spotkanie za rok, to mam nadzieję, że na jakimś dużym zachodnim festiwalu przed albo po koncercie. Tego bym sobie i chłopakom życzył. Dla części z nich, nie będę mówił dla kogo, to jest coś na zasadzie meczu ostatniej szansy. Że jeśli nie to, jeśli nie w ten sposób, jeśli nie ta prawda, ta szczerość, ta energia, która z tej muzyki bije, no to co więcej? No to pozostaje grać covery, zająć się profesjonalnymi jobami na business meetings i pożegnać z marzeniami o tym, że muzyka, która płynie z twojego serca, jest w stanie po prostu znaleźć drugie serce, które jest po stronie publiczności.